dzisiaj pokażę, jak zrobić w GIMP-ie własną planetę. Może to być coś podobnego do Księżyca, może być do Marsa, może być do jeszcze jakiejś innej planety. W tym celu stworzyłam sobie trzy warstwy: białą, czarną i przeźroczystą. Teraz będę pracowała na warstwie przeźroczystej. Wybieram kubełek i teraz wybieram sobie kolor. Ja sobie wybiorę taki jasny kolor, szary. 8F, 8F, 8F. OK. Teraz przechodzę na tę warstwę aktywną, pierwszoplanową. Zaznaczam. I już w tej chwili mam kolor szary. Następny krok, jaki wykonam, to sobie przejdę na te filtry. Pracuję oczywiście na warstwie szarej. Z filtrów zniekształceń wybiorę sobie współrzędne polarne i teraz widzę, że powstało mi takie koło. OK, jest to dla mnie zadowalające. Teraz jak włączę warstwę czarną, to zauważam, że po środku tego koła jest taka czarna kreska. Ona jest właściwie przeźroczysta, tylko jak mam podłożone czarne tło, to widać, że ta kreska jest widoczna. Będę ją chciała zlikwidować. W związku z tym sobie przechodzę na narzędzie. Tutaj mam narzędzie rozsmarowywania. I wybieram sobie pędzel, rozmiar pędzla. O, może tutaj przesunę lekko, bo nie widać dokładnie. Może być taki, tak. I sobie tutaj to rozsmaruję, żeby nie było widać potem tych uchybień w naszej planecie. O, w tej chwili widać, że to wygląda dobrze. I możemy to zaakceptować. Teraz kolejny krok to będzie, jak zobaczmy, jak jest podłożona warstwa czarna. To może będzie łatwiej widać na zmniejszonym. To widać, że te brzegi są bardzo ostre. Ja chciałabym, żeby ta planeta nie była taka ostra, tylko żeby troszeczkę była jakby zmiękczona na brzegach. Do tego sobie zastosuję filtr rozmycie, rozmycie Gaussa. I tutaj sobie po prostu wezmę na przykład, o, na 10,5. OK. I teraz już widać, że nasze brzegi, to na powiększeniu będzie bardziej może widoczne, są takie rozmyte i kolor planety też jest rozmyty. To będzie całkiem fajnie potem wyglądało. Przechodzę z powrotem na to, wyłączam tę warstwę i na razie mogę to zaakceptować. Kolejny krok, jaki wykonam, to będzie tak, stworzenie kolejnej warstwy przeźroczystej, bo chcę, żeby ta planeta nie była taka jednokolorowa, tylko żeby na niej były jakieś elementy, jakieś góry, wulkany, no coś, co z daleka wygląda po prostu nie jak równa powierzchnia. W tym celu przejdę sobie na pędzel, wybiorę sobie kolor ciemniejszy od tego, który tu mam, na przykład taki, 68, 68, 68. Zaakceptuję sobie ten kolor. Jestem tutaj teraz na tej warstwie i tym pędzlem, tu mam pędzel taki miękki, będę sobie mogła narysować jakieś elementy. O, na przykład tutaj pociągnę sobie tak jakieś plamy. Dobrze, w tym miejscu. Powiedzmy, że tu jeszcze kawałeczek, może tak. Dobrze, na razie to wystarczy. Teraz sobie zmienię charakter pędzla, wybiorę na przykład taki smoke i rozmiar pędzla oczywiście i sobie jeszcze na tej warstwie oczywiście pracuję przeźroczystej. Pociągnę sobie tutaj tak nieregularnie, żeby to wyglądało tak trochę bardziej realistycznie. O, super.
jak mi się to podoba, to oczywiście akceptuję. Teraz kolejny krok. Mogę sobie wybrać jeszcze troszeczkę ciemniejszą tonację tego szarego i spróbować jeszcze pociągnąć troszeczkę w innej tonacji. Dobrze, nabiera to już rzeczywiście ciekawych kształtów. Teraz możemy sprawdzić, jak te nasze góry i inne rzeczy wyglądają na czarnym tle. Na tym wygląda to tak. Myślę, że trzeba będzie tę warstwę troszeczkę rozmyć. Więc przechodzę na warstwę górną, wchodzę w filtr rozmycie, rozmycie Gaussa i rozmywamy sobie do takiej realnej wartości, żeby to wyglądało tak jak prawdziwy księżyc czy planeta. O! I teraz jest całkiem fajnie. Jeżeli nam się to podoba, to akceptujemy OK. Teraz sobie wyłączę tę czarną warstwę. Jeżeli nam się ta planeta podoba, to sobie przechodzimy na łączenie warstw i łączymy warstwę górną z dolną. Tak, i w tej chwili już mamy swoją planetę zrobioną. Żebyśmy mogli jej używać, to będziemy musieli ją zapisać. Dlatego teraz ja sobie wchodzę w plik, daję wyeksportuj jako i musimy pamiętać, żeby zachować przeźroczystość. Powiedzmy, że nazwę sobie to Księżyc. To musimy dać rozszerzenie PNG. Jak zrobimy wyeksportuj? Oczywiście musimy sobie swój katalog wybrać, do którego zapisujemy na dysku. To będziemy mieli już ten księżyc zapisany u siebie na dysku. Teraz, jeżeli sobie z dysku przeciągnę ten zapisany księżyc, ten sobie wyłączę, bo to była moja wersja robocza, podłączę warstwę czarną, no to widzę, że tak to wygląda, podłączę warstwę białą, to w ten sposób to wygląda. Teraz będę chciała popracować nad proporcjami. Dlatego ten księżyc w tym momencie potraktuję narzędziem skalowania. Bo nie chcę, żeby on był na całości. A sobie w związku z tym zrobię skalowanie, skaluj. No i oczywiście te ramki żółte zostały, więc muszę zrobić dopasuj warstwę do wymiarów obrazu i już mam dopasowaną tę warstwę. Teraz jak podłożę warstwę czarną, no to widać, jak ten księżyc ładnie nam się tutaj wyeksponował. Na białej warstwie też wygląda ładnie, no, ale oczywiście księżyc w nocy, więc na czarnej warstwie wygląda lepiej. Jeżeli ten efekt nam się podoba i chcemy to zapisać, to oczywiście możemy też wyeksportować to. W taki oto sposób uzyskaliśmy własną planetę, którą będziemy mogli wykorzystywać do różnych prac. Teraz sobie zrobię duplikację tej warstwy i na tej górnej wejdę sobie w kolory, w barwienie. O, i proszę, jeżeli będę chciała sobie stworzyć inną planetę na bazie tej, którą mam, to mogę sobie tylko ją zabarwić, troszeczkę elementów pozmieniać i już będę miała zupełnie inny obiekt. Mogę sobie na przykład zrobić jakąś różową planetę, mogę zrobić granatową, mogę zrobić zieloną, mogę zrobić pomarańczową, żółtą, jakąkolwiek. Także tutaj jest naprawdę ogrom możliwości. Mogę sobie na przykład zrobić o taką troszeczkę jak Mars w kolorze czerwonym. Także to daje w tym momencie ogromne możliwości. Jak już mamy raz stworzoną planetę, to możemy na bazie tego pierwowzoru robić różne inne sztuczki. Jeżeli któraś z planet nam się podoba, to oczywiście akceptujemy i dajemy sobie wyeksportuj jako, pamiętając o zapisaniu rozszerzenia PNG.
i mamy kolejną pracę, którą możemy wykorzystać do swoich prac. Możemy pójść jeszcze dalej. Możemy sobie na przykład, wracam z powrotem do tego mojego pierwotnego obiektu, możemy sobie na przykład ze swoich zapasów przeciągnąć jakieś niebo. O, na przykład takie. I teraz dodajemy do niego kanał alfa, żeby uzyskać przeźroczystość. Przesunę to niebo w dolną pozycję i będę chciała z tego nieba wyciąć taką planetę. Bo sobie skorzystamy po prostu z pierwowzoru. Dlatego teraz przechodzę na tę warstwę. Robię na niej kanał alfa na zaznaczanie. Wtedy zaznacza mi się ten obiekt. Teraz przechodzę na dolną warstwę, tę wyłączam. I z tej warstwy zrobię sobie edycja skopiuj, edycja wklej jako nowa warstwa. I jak tę wyłączę, to nowa warstwa, która mi się stworzyła, to już jest po prostu ta warstwa z tego mojego obrazu. Wygląda to bardzo fajnie, jest to nowa, ciekawa planeta. Teraz muszę dać dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, bo ona nie jest wymiarowana do tego. I jak dam zaznaczanie brak, to widzę, że mam nową planetę, którą uzyskałam przez wycięcie po prostu tego obiektu z konkretnego zdjęcia. No oczywiście mogę sobie zrobić tak, żeby nad nią jeszcze dalej pracować, dokładać różne elementy, ale naprawdę jest to fajne narzędzie i radzę z tego korzystać, bo myślę, że możemy tworzyć super niepowtarzalne prace. Jak teraz podłączę pod to czarne tło, to proszę zobaczyć, jaka fantastyczna planeta nam wyszła. A teraz podłożę jeszcze inne zdjęcie takiego tła nieba, też bardzo fajne. I na tej samej zasadzie zaznaczam kanał alfa na zaznaczanie, przechodzę na dolną warstwę, przechodzę na edycję skopiuj, edycja wklej jako nowa warstwa. Przechodzę na nową warstwę, dopasowuję warstwę do wymiarów obrazu, zaznaczanie brak i kolejna planeta gotowa. Możemy pójść jeszcze dalej. Jeżeli wybiorę sobie tę planetę, którą pokolorowałam na taki kolor czerwony i wejdę sobie w tryby i wybiorę tutaj na przykład tryb mnożenia, mam wybraną tę warstwę wcześniejszą, pokażę jeszcze raz, którą oderwałam i tę, to uzyskuję niesamowity efekt, jeszcze kolejną planetę przez nałożenie tych dwóch. Oczywiście tu mogę manewrować kryciem, także mogę sobie kolorystykę zmieniać. Może będzie łatwiej widać na tym czarnym tle. Przy 100% jest tak, ale jeżeli dam troszeczkę jaśniej, to wychodzi zupełnie inny efekt, tak? Takiego lekkiego zaczerwienienia. Także naprawdę możemy bardzo fajne planety tworzyć we własnym zakresie. Jeśli podłożę inny obraz, o ten, to też uzyskuję troszeczkę inny efekt. Teraz wystarczy do tej naszej pracy dodać jakieś tło. Ja sobie tutaj przeciągnę taką galaktykę, którą tam zrobiłam, z takimi lekkimi gwiazdkami w podobnym kolorze jak nasza planeta i proszę zobaczyć, jaki mamy efekt. Wygląda to naprawdę fajnie. Możemy jeszcze pójść dalej z tym. Zduplikuję sobie tę warstwę planeta dwukrotnie. Teraz przejdę sobie na tę środkową i zrobię sobie skalowanie. Przeskaluję, o powiedzmy, do takiego poziomu. Skaluj. I teraz, jak włączę tę warstwę, aha, nie będzie jej widać, bo ta zasłania, ale ja sobie to po prostu zaakceptowałam i teraz sobie przesunę
dopasuję warstwę do wymiarów obrazu, żeby ta warstwa mi się mieściła w obrazie. Włączę tę pozostałą i w tej chwili już wygląda to fantastycznie. Mamy dwie planety, jedna mała, druga duża. No to pracujmy dalej. Na razie wyłączę sobie te warstwy. Włączę sobie tę trzecią, którą zduplikowałam. Też sobie poddam ją skalowaniu. Tak. No powiedzmy, że niech będzie taka. Dopasowuję warstwę do wymiarów obrazu. Przechodzę na narzędzie przesuwania. Przesuwam i włączam pozostałe warstwy. Mam trzy planety, ale tak, chciałabym, żeby ta była w troszeczkę innym miejscu. Albo nawet tak, zacznę sobie od tej dużej. Teraz sobie pójdzie ta planeta, a mała na samym końcu. O, niech będzie tak po prostu, taki układ. Troszeczkę niesymetryczny. I oczywiście teraz tak, dopasowujemy warstwę do wymiarów obrazu, podkładamy nasze tło i już mamy fantastyczne planety. Możemy oczywiście na przykład przez przesuwanie robić takie opcje, że jedna za drugą zachodzi. Na przykład, że ta idzie na górę. Oczywiście musimy tutaj manewrować warstwami. Jeżeli chcemy, żeby była na górze, no to ta warstwa musi być górna tutaj, tak? Także, o, na przykład taki układ planet. Bardzo ciekawie to wygląda. I oczywiście możemy to sobie zapisać, jeżeli nam się taka praca podoba. Możemy też zmienić tło. Możemy na przykład dodać sobie zupełnie inne tło. Powiedzmy, że takie miałam kiedyś przygotowane. Też wygląda to fajnie. Mogę sobie jeszcze to tło bardziej przyciemnić. Kolory, ekspozycja, poziom czerni. Ok. I też wygląda to na pewno ciekawie. Oczywiście te planety mogę sobie tutaj rozłożyć, bo one nie muszą być w takiej koniunkcji. Mogą się na przykład przemieszczać, prawda? Też wygląda to ciekawie. A teraz wyłączę sobie te warstwy. Przejdę sobie na tę delikatną i jeżeli bym na przykład dała tutaj inną galaktykę, no to uzyskuję jeszcze inny obraz, też bardzo ciekawy. A teraz zastosuję jeszcze inne tło. No mam taką galaktykę, taką jasną. Przesunę sobie ją, oczywiście dodajemy kanał alfa, przesuwam ją na dół pod nasz obiekt i teraz chciałabym, żeby on był bardziej wtopiony, więc na tym obiekcie przechodzę na miękkie światło i proszę zobaczyć, jak fantastycznie to się wtopiło. Teraz pokażę kolejne tło, które może na tych nastawieniach fajnie współgrać. Takie. Przesunę sobie je na dół. Też wyszło to całkiem ciekawie. Możemy też tu zastosować inny tryb, na przykład nie miękkie światło, a powiedzmy łączenie. I wtedy widzimy, że nasza planeta jest bardziej wyeksponowana. Jeżeli chcemy, żeby ona była bardziej zlana z galaktyką, to sobie manewrujemy kryciem. I na przykład przy kryciu na poziomie 83 wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Jest naprawdę ciekawy efekt. Pamiętajmy, że jeśli nam się jakaś praca podoba, to że musimy ją zapisać. Jeżeli chcemy mieć przeźroczystość,
bez żadnego obiektu, tak, no to jako PNG zapisujemy. Jeżeli chcemy mieć gotową pracę, to zapisujemy ją jako JPG. Teraz wystarczy, że dołożymy jakieś elementy, które mieliśmy wcześniej wycięte. Ja tu miałam takie drzewko bonsai, które precyzyjnie kiedyś wycinałam. I na przykład takie misie. I mamy bardzo, bardzo fajny w tym momencie obraz z tłem. Oczywiście misie są nieproporcjonalne, w związku z tym przejdę sobie na skalowanie. Zmniejszę je trochę, tak, skaluj. Teraz sobie je tutaj przesunę. Drzewko też można leciutko przesunąć. Wszystkie warstwy musimy dopasować. Dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Drzewko też dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. I dzięki temu, że mamy tak wspaniałe tło, stworzyliśmy nowy obraz fantazy. Możemy ten obraz połączyć w dół. Tak, już uzyskaliśmy nowy obraz, który możemy wyeksportować, zapisać jako JPG. Teraz, żeby ten obraz wyglądał bardziej realistycznie, to możemy sobie zastosować filtry światło i cień. Z tego światła i cienia sobie wybiorę winietę i teraz widać, że mogę sobie manewrować, żeby te brzegi były bardziej przyciemnione. Tu jeszcze mogę zrobić tak, o, w ten sposób, żeby te postacie były tutaj troszeczkę bardziej osadzone jakby na podłożu. Wybieram kolor czarny. I tu mogę manewrować sobie tą winietą. Jeszcze sobie zobaczę, żeby zrobić tak, żeby tutaj dać przeźroczystość. O, bo wtedy będę miała część po prostu tej pracy przeźroczysto. No i teraz myślę, że sobie taki efekt zachowam. Okej. Okej. I jak mam tu przeźroczystość na brzegach, to mogę sobie w każdej chwili jakieś inne tło podłożyć. Jak podłożę na przykład białe, to będzie taki efekt. Bardzo fajnie to wygląda. Jak podłożę czarne, no to będzie taki efekt ciemnego. Ale mogę sobie podłożyć na przykład niebo, które miałam wcześniej i wychodzi to w tym momencie bardzo fajnie też, albo takie niebo. I to daje taki naprawdę bardzo ciekawy efekt. Myślę, że można sobie część tych prac zapisać, i dzięki temu uzyskujemy bardzo fajne efekty, bardzo fajne prace, fantazy. W taki oto sposób udało nam się stworzyć własną planetę. Możemy ją na różne sposoby obrabiać. Może być elementem do naszego tła. Można ją też wykorzystać do tworzenia bardzo fajnych zdjęć fantazy. Jeśli materiał Wam się podobał, to zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.